W poprzednim filmie zastanawialiśmy się nad przypadkiem pewnego koszykarza, który rzuty wolne rzuca tak, że pojedynczy celny rzut występuje z prawdopodobieństwem 70%. Prawdopodobieństwo, że dowolny jego rzut osobisty będzie celny, wynosi 70%. Oznacza to, że prawdopodobieństwo, że dowolny jego rzut osobisty będzie niecelny, czyli nie zakończy się sukcesem, wynosi 1 minus 70%, czyli 30%. Potem obliczyliśmy, że jeżeli ten koszykarz będzie rzucał 6 razy, to prawdopodobieństwo, że wśród tych 6 rzutów będą dokładnie dwa celne, wynosi tyle, ile jest różnych możliwości rzucenia dwóch celnych z 6 rzutów. Czyli liczba dwuelementowych kombinacji z sześcioelementowego zbioru, razy prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z tych kombinacji, czyli prawdopodobieństwo trafnego rzucenia dwa razy, 0,7 do potęgi drugiej, razy prawdopodobieństwo wystąpienia czterech rzutów niecelnych, 0,3 do potęgi czwartej, te obliczenia dotyczyły jednej konkretnej sytuacji, dotyczyły dokładnie dwóch rzutów celnych spośród sześciu rzutów. Ale możemy taką sytuację uogólnić, postępując podobnie jak przy tych obliczeniach. Zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie k rzutów celnych wśród n rzutów. Takie prawdopodobieństwo wynosi tak jak poprzednio: liczba k elementowych kombinacji ze zbioru n elementowego razy Właściwie możemy jeszcze bardziej uogólnić ten przypadek. Powiedzmy, że prawdopodobieństwo, że pojedynczy rzut będzie celny, wynosi f. Uogólnijmy do samego końca. f to prawdopodobieństwo, że rzut będzie celny. Prawdopodobieństwa, że będzie niecelny, nie musimy oznaczać. Wracamy do wzoru. Razy f do potęgi k k rzutów celnych z prawdopodobieństwem trafienia f każdy z nich i razy prawdopodobieństwo, że pozostałe rzuty będą niecelne. Pozostałych rzutów jest n minus k, a prawdopodobieństwo, że pojedynczy rzut będzie niecelny, wynosi 1 minus f. Czyli razy 1 minus f do potęgi n minus k. Jeżeli chcecie, zatrzymajcie teraz ten film i upewnijcie się, że wszystko jest tutaj zrozumiałe. Że widzicie zależności pomiędzy tymi dwoma przypadkami. Że f. W ogólnym wzorze to w tym konkretnym przypadku 0,7, wtedy 1 minus f to tutaj 0,3. Ten wzór to po prostu uogólnienie tego konkretnego przypadku. Zapisaliśmy ten ogólny wzór, żeby pokazać rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej, która jest zdefiniowana przez konkretną liczbę określonych wyników, konkretną liczbę sukcesów i porażek w danej liczbie wszystkich prób. Narysujemy ten rozkład w następnym filmie